Jak mamy żyć w świecie, który upadł na skutek buntu niewiary? Chyba wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Tak? To proszę. Mówiąc najzwięźlej, jako rodzina i drużyna, jako obywatele Królestwa Bożego, mamy żyć dla chwały Boga, żarliwie, pełnią życia w Chrystusie, żyć w wierze, nadzieją, w miłości, w jedności, ale też musimy być ciągle gotowi. Dzięki! To prawda. Można powiedzieć, że cały wszechświat jest polem bitwy między systemami upadłego świata a Królestwem Bożym. Mamy być czujni, bo we wszechświecie doszło do buntu przeciw Bogu. Powodem tego buntu była niewiara w wyjątkowość Boga i sensowność Jego planów. Ten bunt niewiary rozegrał się najpierw w świecie aniołów, a potem w świecie ludzi. A czy powiesz, co było konsekwencją tego buntu niewiary? Oczywiście. Za obdarzenie diabła zaufaniem człowiek zapłacił wolnością i własnością. Stał się niewolnikiem zła i utracił przekazaną mu władzę nad ziemią. Ach, to właśnie dlatego w rozmowie z Jezusem, wskazując na wszystkie królestwa zamieszkałego świata, diabeł powiedział: Tobie dam całą tę władzę i chwałę, gdyż mnie została przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli więc Ty pokłonisz się przede mną, cała ona będzie Twoja. Dokładnie. Jezus nie pokłonił się diabłu. Odpowiedział: napisano, Panu, Twojemu Bogu będziesz się kłaniał i tylko Jemu będziesz służył. Dlatego dziś my, chrześcijanie, nie walczymy z ludźmi. Nasza walka toczy się ze zwierzchnościami, z władzami, z rządcami tego świata ciemności, z duchowymi siłami zła. Czy nie jesteśmy w tej walce bezsilni? Nie. Choć narzędzia naszej walki nie są cielesne, dzięki Bogu mają moc burzenia warowni. Apostoł Paweł mówi: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. To brzmi intrygująco. W tym tkwi zapowiedź jakichś niesamowitych rozwiązań. Zgadza się. Zapraszam na najbliższe spotkanie. Nikt nie powinien wyjść z niego rozczarowany. A jeśli nie uda Ci się być z nami w niedzielę, zapraszam do K5N TV. A Tobie dziękuję za udział w programie. Chwileczkę. Czyś byś Ty był... Czy mi się przywidziało?